się w imię Jezusa. Ten, który przeszedł w ciele, jako człowiek, będąc Bogiem, opuścił swoją chwałę w niebie, aby stać się człowiekiem, abyś umierał na krzyżu za naszym grzechem, za mój grzech, za twój grzech. Witam was w imię Jezusa. Ten, który umarł na krzyżu, jest zmartwychwstał trzeciego dnia. Witam was w imię Jezusa. W imię Jezusa. Ten, który ma wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi. I kochani, to jest niesamowite, kiedy człowiek przychodzi ze skruszonym sercem, przyznaje się do Boga, że jest grzesznikiem i wyznaje grzech Bogu i mówi ze skruszonym sercem dla Boga poprzez Jezus Chrystus: Panie Jezu, ja jestem grzesznikiem, wyznaję, że potrzebuję Zbawca, wyznaję mój grzech Tobie, ufam i wierzy, że Ty przeszedłeś jako człowiek, umierał na krzyżu, aby dać dla mnie wolności, dać dla mnie przebaczenie z moich grzechów. Błogosławiony jest szczęśliwy człowiek, człowiek, który jeszcze żyje, pokutuje i oddaje życie za sobie. Błogosławiony jest człowiek, który dopóki żyje fizycznie, oddaje swoje życie, swoje dusze Jezusowi Chrystusowi. Kochani, ponieważ wystarczy życia, bo umierasz, to ma znaczy, my nie znamy dzień, w którym będziemy umierać. Może być dzisiaj, może być jutro, może być za 100 lat, zależy kogo. Ale nie znamy dnia, godziny, w którym umieramy. I Pismo Święte mówi, jeśli człowiek umiera bez Chrystusa, będąc w grzechu, to trafi do potępienia wieczne, równa się piekło. Ale oto właśnie chodzi dobra nowina, że Pan Jezus Chrystus przeszedł, umarł na krzyżu, zmartwychwstał do tego dnia, abyś dać prawo Tobie i mnie, abyś pokutować, wyznawa grzech i przyjmować Jezusa Chrystusa do serca swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli człowiek tego zrobi z wiarą, ze skruszonym sercem, i zbawiony będziesz. Jeśli człowiek, który udaje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy pokutuje z grzechu, jeśli umiera fizycznie, dusza tego człowieka jest bezpieczna. Jest bezpieczna. Pan Jezus, Pismo Święte, mówi tego niebo. Nazywa tego Bóg Nowy Jerozolimy. Nazywa Bóg tego życia wieczne. Życia wieczne, które będziemy spędzać z Chrystusem, razem z Bogiem w niebie. Ale kochani, to nie są bajka. Wiele ludzi niestety trafi do piekła z powodu myśli, że to są bajka. Kochani, sprawa duchowa nie są bajka. Wiele ludzi szatan ukłamuje, mówi, że piekło nie ma. Kochani, że jeśli ktoś wierzy, ty nie wierzy w piekle. On jest. Jest oczywiście. Z tego powodu Pan Jezus przeszedł, umarł na krzyż, aby znać Tobie i mnie prawo, abyś pokutować. Pokutować z grzechów i przyjmować właśnie Jezusa Chrystusa do swojego życia, do naszego życia, abyś być zbawionym. Są ludzie, którzy mówią, a niebo nie istnieje, jeżeli człowiek umiera, jest kaput, koniec. Kochanie, niebo również jest. Nie zależy, czy ty wierzysz, czy nie. Niebo jest. Szatan często kłamuje ludziom, mówi, że a, nie ma coś takiego jak grzechu, nie ma coś takiego jak potępienia, nie ma coś takiego jak Boga. Taka pusta, głupia filozofia nazywana ateizmu. Przez tego głupia filozofia tysięcy ludzi niestety trafią do piekła z powodu, że przyjmuje to szatan mówi, a nie przyjmuje, co Pismo Święte mówi. Kochani, Pismo Święte mówi, jeśli przychodzisz do Jezusa ze skruszonym twoim sercem, wyznaj grzech i oddaj swoje życie za sobie i zbawiony będziesz. A piekło pokonany zostaną swoje życia. A śmierć została pokonana swoje życia. A moc grzech zostaje pokonana swoje życia. I poprzez moc Ducha Świętego ty będziesz wolnym człowiekiem, wolna osoba. Będziesz służył Jezusowi Chrystusowi. Będziesz świętyni Ducha Świętego. Będziesz pełny Ducha Świętego. A moc grzechu już nie będzie miał siłę nad tobą. Ale Duch Święty będzie panował nad tobą. Do tego was zapraszamy. Do pokuta, do przyjęcia Jezusa. Do życia z Chrystusem. Błogosławimy was. Kochani, to są ludzie tutaj, około nas, którzy służą Jezusowi Chrystusowi. Jeśli chcesz rozmawiać ze mną, z nami, zapraszamy. Zapraszamy, możemy modlić się o ciebie. Jeśli jesteś chory, potrzebuję uzdrowienia. Bóg jest Bogiem żywy. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem żywym, który uzdrawia wszelka choroba. Jeszcze lepiej, już
pokonał wszelkie niemoc, wszelkie choroby na krzyżu. Przez wiarę możesz przyjąć Twoje zdrowienie. Możemy modlić się o Ciebie. Bóg jest Bogiem realnym. Błogosławimy Cię i zapraszamy do rozmowy.